Nazywam się Maciej Hoffman. Sport, odkąd pamiętam, był częścią mojego życia. Już jako dziecko wstąpiłem do klubu wioślarskiego. Odniosłem wiele sukcesów jako junior, senior. Nie wyobrażam sobie życia bez treningu. Dyscyplina, którą kocham, w pewnym momencie stała się dla mnie powodem do załamania i utraty sensu życia. Kontuzja kolana, zakończenie kariery. Dla mnie był to wyrok. Wraz ze spadkiem motywacji do życia rosły kilogramy. W krótkim okresie czasu z wysportowanego młodego mężczyzny stałem się prawie 200-kilogramowym kaleką. Chodzenie sprawiało mi trud. Patrząc w przyszłość, widziałem tylko jeden cel – przeczekać do dnia śmierci. W roku 2014 rozpocząłem najważniejszą walkę w moim życiu. W tej walce nie miałem przeciwników, oprócz jednego – siebie. Nie liczyły się medale, podia, wyróżnienia. Liczyło się to, czy mi się uda, czy może otyłość doprowadzi mnie do śmierci. Udało się. Wygrałem. W 3 lata przezwyciężyłem swój strach, obawę przed oceną otoczenia. Schudłem 85 kg. Przewartościowałem swoje życie. Wiem, że znowu ma sens. Jaka jest moim zdaniem recepta na zwycięstwo? Obierz swój cel, otaczaj się ludźmi, którzy pomogą Ci w jego osiągnięciu i pamiętaj, że Twoje marzenia muszą być zawsze większe niż Twoje możliwości.